Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj trafiliście. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wspólny dzień, będzie to jak zawsze Stadion Daily Vlog. Klasycznie as always, ponieważ są ferie i tylko to praktycznie mam do roboty, będziemy się uczyć filozofii. Natomiast też dzisiejszy dzień jest w ogóle trochę specyficzny i dzisiejszy vlog prawdopodobnie taki będzie, bo ja wstałam dzisiaj o godzinie 7, ale nocowałam u przyjaciółki, więc zanim, wiecie, ogarnęłyśmy się, zjadłyśmy śniadanie, poszłyśmy na spacer z psem, ja też wróciłam na piechotę właśnie tutaj do mnie. No i właśnie ze względu na to zaczynam vloga dopiero teraz, a w ogóle jestem naprawdę tak szczęśliwa, dlatego że w końcu zaczął padać śnieg w Warszawie i ja strasznie lubię śnieg i uważam, że on jest po prostu przepiękny, estetyczny. Uwielbiam zdjęcia na śniegu, uwielbiam w ogóle chodzenie po śniegu, ten taki charakterystyczny nawet, może chciałam powiedzieć zapach, nie zapach, ale nawet dźwięk tego, jak się chodzi po śniegu, to jest cudowne i ja to uwielbiam, więc od razu mam taki lepszy dzień, że tak powiem. Natomiast w związku też z tym zaczynam tego vloga trochę później. I dzisiaj mam też właśnie takie fajne plany, które Wam zaraz ujawnię. Właśnie powinnam zmontować film na jutro dla Was o największych rozczarowaniach książkowych, zrobić miniaturkę i pouczyć się filozofii. W planerze mam 3 godziny, ale chciałabym, jeżeli dobrze będzie mi się uczyć, 4, bo właśnie weszłam, jeżeli chodzi o tematykę, weszłam w empiryzm brytyjski i bardzo mnie ten temat wczoraj zainteresował i wczoraj właśnie udało mi się uczyć filozofii 4 godziny dobrowolnie, bo ja w ogóle w sensie cały czas się uczę dobrowolnie, ale wiecie, jakby to było tak, że po prostu bardzo mi się chciało uczyć i to było takie super, ja po prostu zajarałam się strasznie tym tematem, więc, że tak powiem, zobaczymy. Jeżeli się zajaram, to mogę też więcej się uczyć, natomiast powinnam też, znaczy powinnam, mam książkę do recenzji tak samo, którą mega się ekscytuję. Mam pracę do ogarnięcia, może ewentualnie zdjęcie na Instagram i z rzeczy takich bardzo nieschematycznych, tak samo wpadłam na pomysł, żeby udekorować cytatami filozoficznymi właśnie moją ścianę magnetyczną, którą mam przed sobą. Pokażę Wam to wszystko, ale właśnie mam taki fragment ściany, który jest pusty. I pomyślałam, że można byłoby ją zagospodarować. Tak samo pewnie będę musiała posprzątać. Ciemna strona tego, że wczoraj mi się tak dobrze uczyła, bo była właśnie taka, że no po prostu nie chciałam odchodzić i, że tak powiem, mam tutaj, proszę bardzo, czekoladę niedojedzoną na przykład, czego się nie wstydzę absolutnie, ale no mogło być tutaj, no mogłoby być tutaj czyściej, nie ukrywam. Nie, jak widzicie, jestem już trochę umalowana, mam koczka, więc jest mi wygodnie. I pierwszą rzeczą, którą chciałabym zrobić, jest posprzątać, dlatego że czuję, że chciałabym już się uczyć na biurku, które jest ogarnięte, a później w przerwie, znaczy zobaczymy, ale obstawiam, że w przerwie między nauką właśnie może uda się zagospodarować tą część ściany, żeby ona była w cytatach filozoficznych, zobaczymy, ale to byłoby naprawdę, naprawdę, naprawdę cudowne. Dobra, jak widzicie, skończyłam. Ja w sumie nie lubię sprzątać zwykle, ale dzisiaj mi się wyjątkowo dobrze sprzątało, bo ja jestem raczej człowiekiem, któremu ten syf na biurku, w sensie takie zagracenie, nie za bardzo przeszkadza. Jeszcze chciałam sprecyzować jedną rzecz. Ja jak sprzątam, to u mnie właśnie w pokoju jest jeden kosz na śmieci, natomiast później na dole, kiedy już wyrzucam te śmieci, to segreguję je normalnie tak, jak się segreguje śmieci, więc to nie jest tak, że ja nie segreguję śmieci, tylko to robię. Chciałam zaznaczyć, żeby nie było niejasności. Natomiast ja teraz lecę sobie zrobić kawę i coś mi się uśmiecha. Tutaj widzę filozofię. Jestem aktualnie, tak jak już Wam mówiłam, znaczy nie wiem, czy już Wam mówiłam, ale jestem na empiryzmie brytyjskim, na Johnie Locke'u. Natomiast jakby w tym kierunku, że tak powiem, się obracam i jestem bardzo podekscytowana, bo ja bardzo lubię Locke'a i pomimo, że jeszcze tam dopiero go poznaję, to już widzę, że chyba się polubimy, więc no, idę po kawę i zaraz wrócę, no i będę się uczyć. Dobrze, kawa zrobiona, trochę się zagapiłam, bo napisał do mnie mój znajomy i my zawsze się tak przebijamy w ogóle śmiesznie cytatami filozoficznymi, bo on też bierze udział w olimpiadzie i on mi wysłał jakiś cytat i ja muszę powiedzieć, kto ten cytat powiedział albo napisał. I tak się trochę właśnie przebijamy, to jest też rodzaj nauki, ale ja to bardzo lubię, bo to jest po prostu bardzo fajne i ja zresztą robię tak samo. Natomiast teraz już, słuchajcie, odpalam sobie Foresta i moi drodzy, zaczynamy grubo. Grubo, bo no po prostu. Więc lecimy, słuchajcie, 1,5 godziny.
filozofii, czyli właśnie 90 minut już na sam początek. Przez 90 minut nie mogę tykać telefonu i muszę się uczyć. Wasze zdrowie? Dobrze, ja już skończyłam Foresta, to znaczy minęło 90 minut, natomiast zaskakujące jest to, że w sumie udało mi się skończyć Johna Locke'a i w ogóle dałam sobie Pokémony w zeszycie, zaraz Wam pokażę. Natomiast ostatnie 5 minut, kiedy już skończyłam Johna Locke'a, może nawet trochę więcej, 8, czytałam sobie bajkę o pszczołach, czyli Wady prywatne ze zyskiem publicznym. To jest bajka autorstwa Bernarda de Mandeville. Nie wiem, jak się go czyta, ja w ogóle nie wiem, jak się czyta tych ludzi. Natomiast ta bajka ma, słuchajcie, 11 stron i jest strasznie ciekawa. W sensie jest ciekawa w zamyśle, bo już Wam przeczytam, o co chodzi. Autor opisuje w niej społeczność pszczół, które porzucają naturalną pożądliwość rzeczy materialnych i oddają się kultywowaniu cnoty. W efekcie pszczoły tracą swój dom. Tu i w innych pracach filozof dowodzi, że potępiane przez tradycyjną moralność wady służą w ostatecznym rozrachunku dobru ogółu. Czyli to jest tak, że pszczoły zaczęły jakoś tak, wiecie, skupiać się na tym, żeby nie być pożądliwe i się nagle okazało, że w sumie to nie działa. I jestem właśnie w połowie czytania tej bajki, więc w sumie to właśnie nastawiam sobie jeszcze Foresta na 10 minut, żeby skończyć tą bajkę. To też jest nauka i właśnie bardzo ciekawa koncepcja, bo to no, dosłownie króciutkie to jest. Bardzo szybkie dzieło, chciałam to przeczytać, bo uznałam, że no, nie będę już zaczynać następnego filozofa, jak mi tak mało czasu zostało. Natomiast nastawiam Foresta na 10 minut, no i wracamy do bajki o pszczołach. Powiem Wam szczerze, bardzo ciekawa sprawa. W sensie to jest po prostu ciekawe stanowisko, bo wiecie, w filozofii zawsze wszyscy mówią, że a, cnota, poszukuj cnoty, człowieku. A ciekawe, że to w sumie właśnie w tym wierszu nie było pragmatyczne, bo ten ul upadł finalnie. Natomiast to ja się nie zgadzam z tym, ale jakby wciąż ciekawy tekst. Ja teraz lecę sobie zrobić jedzenie i potem zabiorę się za pewnie ogarnianie właśnie tej ściany, o której Wam już wcześniej mówiłam. Boję się, że będzie już ciemno, bo nie wiem, ile mi zajmie zrobienie sobie jedzenia, ale mam nadzieję, że się uda jeszcze, kiedy będzie światło, złapać je, żebyście chociaż dobrze widzieli, jak będę ogarniać tą ścianę i no pewnie trochę to zajmie, zanim przygotuję sobie cytaty i w ogóle, a pewnie później jeszcze się trochę pouczę i poczytam książkę. Naszła, słuchajcie, Wena na Instagram, więc prawdopodobnie właśnie teraz porobię sobie zdjęcia książek. Jest ciężka relacja w ogóle moja z Instagramem, bo czasami mam coś takiego, że wstawiałabym po prostu, wiecie, mam 5 zdjęć do przodu i masę w ogóle pomysłów na publikację, a czasami jest trochę gorzej. I teraz mam ten moment, kiedy jest trochę gorzej. Natomiast ja strasznie lubię Instagram, szczególnie lubię story i jakoś to jest takie właśnie moje miejsce, więc zapraszam serdecznie, as always, a ja lecę, że tak powiem, no, robić zdjęcia. Udało się, zrobiłam zdjęcie, mega się cieszę, bo właśnie ja wiem, że no, mówię, miałam jakiś taki zastój zdjęciowy i nie mogłam go jakoś przezwyciężyć od naprawdę jakiegoś czasu, więc cieszę się, że w końcu się skończyło, natomiast zaraz przebiorę się z golfa, bo on był oczywiście tylko do zdjęcia tak naprawdę, to wygodniej mi właśnie w dresikach i ewentualnie w takiej koszulce, no, takie są realia. Natomiast rzeczywiście teraz obstawiam, że już zabiorę się dokładnie za cytaty. Czyli za to, na co byłam naprawdę podjarana i podekscytowana przez praktycznie cały dzień. Dobrze, tutaj mam właśnie karteczki, one się dzielą na niebieskie i białe. Chwilowo mam zamiar używać białych i właśnie mam zamiar wypisać tutaj najfajniejsze cytaty. Wczoraj jeszcze
Właśnie wypisałam już jeden, który bardzo mi się podoba, a propos liberalizmu trochę i wolności słowa. Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twojego prawa do ich wygłaszania. I to jest cytat Voltaire'a. Co prawda w ogóle filozofowie to byli dużymi czasami hipokrytami, bo Voltaire czasami w życiu właśnie pokazał, że, no, że to nie jest tak, że szanuje poglądy wszystkich. Natomiast no, tak samo zrobił Rousseau. Przecież Rousseau w ogóle... To jest straszna historia, ale on bardzo skupiał się na dzieciach, no między innymi stworzył taką książkę Emil o wychowaniu, przepraszam, Emil, czyli o wychowaniu, a jednocześnie pisząc ją jakby oddał swoje dzieci do sierocińca, żeby mu nie przeszkadzały, więc no wiecie, bycie teoretykiem, a bycie stosowanie tego to są dwie różne rzeczy, natomiast cytaty są bardzo inspirujące i właśnie to chciałabym zrobić, później ja sobie powieszę, że tak powiem, ja już nie gadam, zabieram się za pisanie. Myślę, że Aureliusz i jakieś takie inne postacie będą mnie inspirować w tym wszystkim, bo no mam jakichś swoich ulubionych filozofów. Dobrze, więc udało mi się napisać w sumie 25 cytatów na tych karteczkach i zaraz będę je przylepiać i ogarniać. Strasznie się boję, że to w ogóle nie wyjdzie i że to nie będzie nawet ładne, estetyczne. W sensie, nawet szczerze, nie chodzi mi w tym montowaniu tego o estetykę, tylko o to, żebym miała te cytaty na ścianie, ale też z drugiej strony bym jednak nie chciała, żeby to było szpetne, więc jak będzie okej, okay, w sensie jak nie musi być jakieś mega ładne, ale też nie chciałabym, żeby po prostu mi się gryzło. Natomiast ja Wam nie będę czytać tych wszystkich cytatów, bo nie chcę Was też zanudzać, ja wiem, że nie każdego to interesuje, już i tak Wam pogadałam trochę o Voltaire, więc mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, a ja przechodzę do ogarniania. Myślę, że część osób pewnie napisze w komentarzach, bo ja już jestem taka, że dosyć przewiduję, jak działa YouTube i jak działają ludzie na YouTubie, że właśnie Wam się to nie podoba, no bo taśmy widać czy coś takiego, ale przyznam się Wam szczerze, już mogę odpowiedzieć na tego typu komentarze, że dobra, w sensie może Wam się to nie podobać, na szczęście to jest mój pokój i na szczęście mogę tutaj robić co chcę, natomiast na pewno fajniej to wygląda niż kiedy tam była taka po prostu pusta ściana, jakoś tak smutna, a teraz tu mam fajne cytaty, jakieś inspirujące rzeczy, więc też wydaje mi się, że to jest fajne, może Wam się to nie podobać, oczywiście, tylko po prostu zastanówcie się też po co pisać i po co jakby... może nie tyle psuć komuś zabawę, co po co jakby oceniać ścianę jakiejś randomowej dziewczyny z internetu. Tak zostawiam Was z tą myślą leciutko. Oczywiście macie do tego prawo. Natomiast pytanie jest o cel. Ja już siadam tutaj. Chwila. Dobrze. I zostało mi jeszcze trochę kawy. I, że tak powiem, ogarniam moje poprzednie cytaty. Poprzednie cytaty miałam na takich karteczkach, ale w sumie zdecydowałam, że już ich nie chcę i zamieniłam je właśnie tymi ładniejszymi karteczkami, bo no co jak co, ale myślę, że kilka lat to jeszcze na tej ścianie będą. Szczególnie, że pewnie będę jak zawsze doklejać nowe, a nie pozbywać się starych, no bo one rzadko kiedy się, że tak powiem, przeterminowywują. Rzadko który cytat po czasie gdzieś tam mi się nie podoba, więc przynajmniej tyle. Jeszcze mi tutaj masa karteczek niebieskich została, jak widzicie, więc pewnie będę je wykorzystywać na przyszłość. Sobie myślę, że jest 16:12, a to oznacza, że w sumie chyba wróciłabym sobie znowu, żebym Wam dobrze powiedziała, ale chyba bym wróciła sobie do filozofii. To znaczy, jestem już chyba taka umysłowo zregenerowana, że tak powiem, więc chyba tak zrobię. Pójdę jeszcze sobie może po drugą kawę, no bo mój maks to dwie kawy dziennie i mam jeszcze 2 godziny na wypicie tej drugiej, więc ewentualnie chyba pójdę sobie jeszcze właśnie po drugą kawę, może wezmę sobie ciastko i zaraz się odezwę. Tak, mój brat wczoraj zrobił pizzę, więc teraz sobie odgrzałam i właśnie będę jeść. Natomiast ja Wam chciałam pokazać, o co chodzi z moimi notatkami, bo wydaje mi się, że wcześniej Wam właśnie jeszcze nie pokazywałam. Tu jest jeszcze Pascal i racjonalizm, a tu się zaczyna już John Locke. Właśnie aktualnie na nim jestem. I śmiesznie go tak, znaczy śmiesznie. Ja po prostu lepiej zapamiętuję, jak sobie przyrównuję jakieś takie naukowe rzeczy do jakichś innych takich...
no, powiedzmy, że buduję jakieś skojarzenia i w ten sposób w ogóle ideę przyczynowości porównałam do Pokemona, który popycha Pokeball, czy tam Pokeball właśnie i finalnie ten Pokeball właśnie uderza w Bulbazaura, czyli w następnego Pokemona. Normalnie się to pokazuje właśnie przy pomocy, to znaczy takim najbardziej popularnym w podręcznikach przeróżnych porównaniem jest właśnie porównanie do kul bilardowych, a ja uznałam, że okej, no to ja zrobię do czegoś, co bardziej mi zapadnie w pamięć. I w ten sposób właśnie powstała ta notatka, ale ja to strasznie lubię w moich notatkach, że właśnie jakkolwiek, tak samo jak jest John Locke w ogóle uważał, że właśnie człowiek po narodzinach jest jak pusta tablica, a później dopiero zmysły i doświadczenie na tej tablicy cokolwiek rysuje, więc tak samo, no ta tablica jest tutaj właśnie dlatego. Prawdopodobnie gdybym to zapisała jakoś inaczej, no to wiecie, nie zapamiętałabym tego tak dobrze, a na przykład Pascal to w ogóle porównał człowieka do myślącej trzciny, więc tak samo jest tutaj trzcina, jak widzicie. No i no jakby takie notatki mi bardzo pomagają. Natomiast ja Wam je pokazuję, a też chciałabym zaznaczyć, że to znaczy nie wyrażam zgody, żebyście tych notatek jakby korzystali z nich, bo to jest jednak, no w jakim stopniu ja Wam je pokazuję z pewną taką dozą, powiedzmy, zaufania, że właśnie nie wykorzystacie ich wbrew mojej woli. Też dlatego pokazuję ich czasami fragmenty czy coś takiego. Więc proszę też o szacunek do mnie. Natomiast prawdopodobnie po olimpiadzie ja i tak je będę sprzedawać, w sensie jako dostęp do dysku Google, bo jednak to jest masa pracy i to nie jest tak, że ja Wam wyślę, wiecie, moje miesiące pracy bez żadnego problemu od tak wiadomości prywatnej, bo są osoby, które wręcz tak no nie fajnie, bo tak pretensjonalnie podchodzą do tego, że o, skoro robisz notatki, to musisz mi je wysłać w takim razie. A właśnie, no to nie muszę. I jednak chciałabym, żebyście, i żebyśmy my w ogóle się szanowali, bo ja przynajmniej staram się gdzieś tam szanować Was, jeżeli chodzi o moją pracę w internecie i mam nadzieję, że Wy tak samo będziecie mieć podobne podejście do mnie. Natomiast ja już zaczynam jeść pizzę, zaraz odpalam. Zaraz odpalam Foresta. To jest dopiero trudne pytanie, na ile Forest dam teraz znowu na 90 minut. Zobaczymy, czy dam radę. Znaczy teraz jak... Dobra, nie, dam na 80 już też bez przesady. Ale właśnie, no, odpalam. I będę jeść, no i się uczyć. Skończyłam i szczerze to czuję już, że nie będę się dzisiaj więcej uczyć, bo po prostu już jestem taka zmęczona w tym wszystkim. A teraz zrobię sobie jeszcze miniaturkę do filmu właśnie dla Was na jutro. Może pomontuję, ale nie wiem, zobaczymy. I myślę, że chwilę sobie posiedzę na Instagramie, jakoś tak, że tak powiem, dam sobie trochę luzu, bo no nie wiem, już po prostu trochę mój mózg eksploduje. Wiecie, co się właśnie stało? Jestem pewna, że nie wiecie, ale właśnie teraz wybiło mi 13 tysięcy na YouTube, dosłownie chwilę temu i fajne to jest, fajne jest każdy kolejny tysiąc. Ja jednak dużo bardziej refleksyjnie podchodzę do jakichś takich większych liczb, w sensie okrąglejszych, to mam na myśli. W sensie, że każdy następny tysiąc to jest niesamowite za każdym razem, wiecie, o co chodzi. Każdy następny tysiąc to jest następny krok do przodu. I to jest coś niesamowitego, dziękuję Wam. Słuchajcie, moi drodzy, ja teraz przechodzę do montowania dla Was filmu, co jest ostatnią taką rzeczą, którą muszę zrobić dzisiaj. To znaczy, w sensie muszę, no też gdybym nie chciała, to bym nie musiała. I mogłabym po prostu wstawić Wam film jutro. Natomiast no po prostu też chcę w tym wszystkim i będzie to ostatnia rzecz taka dzisiaj, więc już wtedy będę mogła usiąść z książką, którą tutaj mam. Jest to właśnie Kobieta w białym kimonie, która bardzo mnie wciągnęła. Jestem już w którejś, na której stronie? Na 90, ale ta książka ma w sumie chyba 300 stron, więc jest naprawdę bardzo szybka, więc też, no wiecie, jestem już w 1/3 praktycznie, nie, przepraszam, 377. Natomiast nie zmienia to faktu, że właśnie nie mogę się doczekać, żeby już się za nią zabrać, no ale też mam pewne zobowiązania i jakieś takie obietnice dla Was i to też nie jest tak, że nie mam jakoś dzisiaj bardzo ochoty na montaż, bo w sumie to spoko. No to jest vlog bez cięć, więc tak naprawdę muszę tylko wstawić okładki książek obok i że tak powiem, wszystko będę mieć ogarnięte. Film już się przesyła, zjadłam też kolację, więc dlatego tak długo, że tak powiem, odzywam się dopiero teraz. Natomiast ja już daję sobie luz, piszę sobie ze znajomym i, że tak powiem, no, zabieram się za książkę. Nie mogłam się cały dzień doczekać, żeby tą książkę naprawdę zabrać się za nią i przeczytać. Teraz jest moment na po prostu chwilę relaksu.
czytałam dosyć długo, jestem już praktycznie w połowie. I to jest właśnie książka, którą dostałam od wydawnictwa kobiecego do recenzji dla Was i właśnie przygotowuję się do tego filmu. I szczerze Wam powiem, jakby jeżeli chodzi właśnie o klimat tej książki, ja już na samym początku wiedziałam, że to będzie coś dla mnie, ale też mam poczucie w wypadku jej czytania, że to nie jest książka i nie można jej w ogóle traktować za nic w świecie, za jakieś źródło historyczne czy coś takiego, bo jak czytam reportaże, to stanowczo w 1957 Japonia wyglądała trochę inaczej i powiedzmy, że było tam dużo więcej biedy, prostytucji i dużo mniej cukru, bo ta książka ma w sobie dużo cukru, przynajmniej chwilowo, i dużo też takiej patetyczności w ogóle. Natomiast dla mnie to nie jest wada, to jest właśnie taka książka fajna, że wieczorami można sobie posiedzieć, poczytać, przynajmniej chwilowo się na to zapowiada, wiecie, ja jeszcze nie mogę wam tego powiedzieć, bo po prostu jeszcze nie skończyłam całej, natomiast chwilowo wychodzi po prostu na to, że rzeczywiście jest to książka, przy której można się wyluzować. Fajny romans, bardzo słodki na razie, ale coś czuję, że jeszcze się zrobi słodko-gorzki. Co prawda zobaczymy. Jestem też bardzo ciekawa, dlaczego główna bohaterka ma takie podejście do życia, jakie ma, to znaczy co spowodowało, że ona jest taka idealistyczna w tym wszystkim. Wydaje mi się, że normalny obywatel nie byłby taki. Natomiast może się to jeszcze wytłumaczy, a jeśli nie, no to mówię, to jest taka historia, ona przypomina trochę jakąś taką baśniową legendę czy coś takiego i muszę przyznać, że właśnie w tym, na tym trochę polega i magia. W sensie ma taki język, że potrafi wręcz przenieść do takiej trochę romantycznej wizji Japonii i ma to po prostu swój urok, tak więc ja jak najbardziej czułam się teraz, jakbym naprawdę była trochę w innym miejscu. Ale mówię, jeszcze tak dokładniej opowiem Wam o niej pewnie we wrap-upie albo ewentualnie na Instagramie, zobaczymy. A ja właśnie cieszę się, bo no, naprawdę, naprawdę jest dobrze. Natomiast już odkładam książkę i z przyjemnością Wam pokażę, co tam dzisiaj się udało zrobić. Nie udało mi się wyuczyć 4 godzin filozofii, natomiast trudno, bez przesady. Ogólnie był to całkiem taki, myślę, niezły dzień, jeżeli o to chodzi. Z pracy zrobiłam co prawda dosyć mało. Uważam, że jutro pewnie rano będę musiała nad tym jeszcze posiedzieć, ale na szczęście nie mam deadline'a, więc mogę. Natomiast, no mówię, tak powiem szczerze, fajnie. Pewnie jutro, no jutro w ogóle spotykam się ze znajomymi rano. To automatycznie wiąże się to z tym, że pewnie jutro będę się dużo mniej uczyć i w ogóle dużo mniej pewnie zrobię, ale cieszę się, że w takim wypadku dzisiaj się udało. Dziękuję Wam jak zawsze za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole, a w szczególności na mojego Instagrama. No i do następnego. Życzę Wam miłego dnia.